No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko demerale to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Siema, siema, jestem Ryan Gibby, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinsty. Słuchajcie, dzisiaj odcinek niesamowity. Czegoś takiego nie było na polskim YouTubie, wydaje mi się. Nie śledzę, ale wydaje mi się, że nie było. Więc odcinek mega, mega, bo dzisiaj faktycznie będziemy kopać turem, i to tak bez jaj, będziemy kopać turem silos, bo właściwie teren pod silos na kiszonkę, nie? Mam już załatwione papiery na pozwolenie i tak dalej, a tu zaraz na to przyjdziemy, słuchajcie. Witam serdecznie cały czat na Twitchu, serdecznie siemaneczko wszystkim, witam was też również na YouTubie oraz zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę pod tym odcinkiem, bo myślę, że warto. Ponadto wpadajcie na Twitcha, bo od 17 do 22 w poniedziałek, środę oraz piątek streamuję na żywo i właśnie między innymi taki odcinek się nagrywa na YouTubie, na YouTuba, na Twitchu. Więc jak chcecie być częścią tych odcinków, to z tej serii zapraszam serdecznie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do odcinka. Ja właśnie skończyłem sobie jeść, tutaj, zegar światło w kuchni, bo idę do roboty. Jesteś chyba po 9 lekutko, ale ten domek jest super, nie? Jaram się. O! Piwa wyjąłem w środku w kieszeni. Jest lekko po 9, no grubo po 10 już, po 9, 10 po. O, przepraszam. Ja no dopiero mi się jeszcze cofa, odbiło mi się trochę dupą. Słuchajcie, będziemy się kopać silos. Ja wam pokażę, jak to wygląda ogólnie, jak ta robota na razie wygląda. Tak, wbiłem pierwszą łopatę, tylko potem sprawdzić, co się dzieje. No i tak, MDT sobie stoi tutaj. No i pierwsza łyżka wbita, trochę tej ziemi tu jest. Ogólnie dogadałem się z chłopakami z budowy, że. Bo ja nie wiem co z tą ziemią potem robić, nie? Nie zrobię nic z tej ziemi za bardzo, więc mówię, co z tym w takim razie zrobić. No i dogadałem się z chłopakami na budowie. Jak coś, rajcina, wpadaj do nas, syp tej ziemi, bo u nas tego dużo potrzeba, to wszystko się przydaje. Jakaś tam podsypka, to się miesza, coś tam, nie będę robić z tego kostkę kłaść. Dużo roboty, nie? Więc to wszystko dzisiaj idzie. I ponadto, mało tego, że dzisiaj będziemy to robić, to jeszcze dzisiaj. Nasza oto siuntka, nasza piękna siuntka, jedzie na remont. Tak jest, ostatnia akcja siuntki, właśnie dzisiaj będzie. Czy tu się z przypadkiem trzeba wjechać chyba stąd, nie? Bo tu mam gdzieś przyczepę jeszcze. O! Ostatnia akcja siuntki, tej, którą znacie. Będzie totalna transformacja. Z jednym takim inżynierem, Sebastianem, tutaj bardzo kombinujemy nad tym, żeby zrobić ten dobry remont, i do niego właśnie zawieziemy tą siuntkę dzisiaj, na gospo. Byłem ostatnio w serwisie, powiem szczerze tak. Spalanie tragiczne, pali tyle jak smog, więc raczej się nie będę w ogóle z tym pierdzielił i mówię, zamiast do swojego starego kolegi tutaj, który ogarnia te tematy, i po prostu on załatwi mi ten remont po kosztach, bo po kosztach, ale na pewno zrobi to dobrze i przede wszystkim będziemy mieli fajną siuntkę na pewno, nie? A nie taką, jak teraz, taką rozklekotaną, wiecie co? Ja źle zajechałem w ogóle, bo ja będę to wszystko sobie tutaj na ciągnik. Ale muszę sobie jakoś dobrze zawinąć, nie? Więc no. No, pozwolenie, jakie pozwolenie oczywiście. Pole stoi już na mnie. Trochę tutaj jeszcze żeśmy sobie ten. Podsypali je. Zgasimy sobie. Podsypaliśmy sobie tutaj trochę wcześniej ziemią, żeby to się przykryło i ten rzepak już nie odbił. Więc. Kurwa, co to? Syrena straska chyba wyje, ty. Pali się! Co to jest? Jezu! Alarm, ty! Ale się to w odcinku się dzieje, ja pierdzielę, nie? Dobra, dzięki serdecznie, kto to zrobił? Chemii, dziękuję serdecznie. Siadamy do MTZ-a i będziemy się brać za to kopanie, co nie nieszczęsne. Więc słuchajcie, ja tu sobie będę oczywiście tę ziemię ładował. Wozimy oczywiście tam do chłopaków, nie wiem, czy będzie widać? Nie wiem, czy będzie widać. Dobra, mniejsza o to. Zaraz zobaczycie też sami. Więc ja to ziemię sobie będę tutaj ładował. Okej. Spoko. To, co właśnie widzicie, takie te kropeczki, to są po prostu, no, ta modyfikacja pozwalająca na właśnie kopanie takiej ziemi. O, nie to. Na luz rzuciłem, kurde! Właśnie ta modyfikacja pozwala na kopanie tej ziemi, dlatego dzisiaj będziemy sobie tego modułu używać i kopać sobie ten silos. Tutaj. Może nawet wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. Bo bardzo spoko ogólnie to się prezentuje. Trochę się tutaj za duży dół wykopałem, ale to się jeszcze potem podsypie, nie? Czekajcie, kamera niech sobie trochę zjedzie. Żebyście wszystko ładnie widzieli, nie? O! Dobra, mam to.
Mam to, mam łyżeczkę. Ogólnie strasznie szybko się kopię, nie? Strasznie szybciutko. Ale dobra. Podjeżdżamy sobie z tym. Tutaj. Dziękuję Farmiego za followa. I sypiemy. Jak mówię, dogadam się tam co. O, panie! Ziemię wysypałem na ziemię. Teraz jest co? To jest ziemia na ziemi, czy to jest po prostu ziemia? To po prostu ziemia to jest. Dobra, trudno. No, więc dogadam się z chłopakami, że tam mogę do nich sypać. To wszystko na budowę, więc fajnie, bo i tak nie wiem co za bardzo ziemią zrobić. A to tak to spoko, chociaż nie. Dobra. Lekutko, okej, dobra. Kopania będzie ceny miara ogólnie, bardzo głęboko tutaj wychodzi. No ale mówię, chcę to sobie po prostu zrobić na głęboko, potem sobie ten silos uformować cały. No i zobaczcie już tam, jak będzie finalnie wyglądał. Już w kolejnym odcinku, nie? A coś się trochę wysypuje. Jeszcze tego tura tak nie końca mam ogarniętego. I co? Może teraz pojedziemy co drugiej strony, złapiemy, nie? Albo nie, dobra, ja kopię już tak, nie to kopię tak, nie? Ja nie wiem, czy teraz przypadkiem, poczekajcie, czy ja to mogę teraz zrobić sobie ten... O! Może teraz się uda zrobić w ten sposób, nie? Że mógł sobie to równać, bo wysokość myślę, że już jest okej. Tylko czy teraz będę mógł dobrze to równać, nie? Zaraz sobie zobaczymy. Niby tak, niby nie. Co to będzie? No trochę tej kopania będzie takiego. No czego nie Stasia puszczasz ty? O, okej, okay, tak. Chyba tak tego trzeba kopać, nie? Nie ma innej rady jakby za bardzo. No ta. Za szybko według mnie to się ładuje, ale no cóż, to jest jak jest, nie? Więc dobra. Ja już mam tutaj tonę w sumie. Przyczepa tam chyba zbiera prawie 7 łóżek, także trochę tam sobie tutaj pokopiemy. Tego, pod tą budowę. Ale myślę, tak, no jest lepiej tak, niż wiecie, jakieś robić jakieś etapy tej budowy czy coś, bo to raczej wiecie, silos sam w sobie to będzie dosyć proste, nie? Aby była jama, aby była tylko jama. Opanami się to tylko wyłoży z boku i tyle, to jest taki, na szybko ten silos będzie. A że właśnie do mnie kawałek ten ziemi już wrócił, to jak najbardziej mogę sobie podziałać. I wiecie, mamy też ogólnie rzepak, wrócił do mnie też, chłop, musisz oddać tam, masz, niech będzie, nie? A tak to spoko. Nowa siątka, już tu... Łąka na nowym silosie upali. Nie no, ogólnie jak chodzi o ten. Nie wiem, czy się napisał totalnie Styx. Ale ten. Nowa siątka właśnie wraca dopiero w kolejnym odcinku. Więc dla nas to będzie spoko, bo widzimy się tak naprawdę 2 dnia marca. I od razu właściwie siątkę będziemy używać, bo będziemy wjeżdżać na wozy, nie? Więc siątka fajnie się na pewno sprawdzi. Po ten odcinek. O, coś mi tutaj nie szło. Muszę się cofnąć. Czuję w kościach, że ten mechanik to, co siątkę ma robić, SMS ci napisał. Tak? Okej, dobra. Napisał mi SMS-a właśnie ten ziomek. Ło, panie, ale tu będę tylko powiedział, nie? No to tak, Tajor przywieź ją na gospę z domem nowym. Koło handlarza. Że niby kur ten remont cały zrobiony, bo wiesz, roleplay kappa. A, nie mam tego czytać, sorry. No tak. Oczywiście, dałem się właśnie tutaj z sąsiadem, wysłał mi SMS-a, że mam tam mu przywieźć. To znaczy, że to nie jest taki sąsiad do końca. Cepie. Sorry. Ale ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle się zdążę ten, jeszcze coś porobić. Nie no, z dwie przyczepy chciałem to ogólnie tego wykopać. Ziemi. I potem, wiecie, i potem... O, trochę za mocno chyba podnoszę tego tura. I potem byśmy normalnie, legitnie już zawieli siątkę. Bardziej się nie będzie mi potrzebna. A chcę tylko tutaj trochę pokopać. A jak coś, to resztę będę mógł zawieść normalnie tym. Normalnie. O, jest full. Resztę będę mógł normalnie zawieść. Proszę ja was. Okej. Okay. Gasimy sobie. MTZ to nie? Dobra. Cyk, fuk. Palimy. Pali. Dobra, jedziemy. Mam tej ziemi tutaj trochę nasypane na tym. Nie wiem, czy ona tak się świeci jak przy jajce, ale. Właśnie, pro psa. Pamiętajcie o imieniu dla pieska. Ja ogólnie się nagram 4 odcinki na zapas, także wiecie, trochę się będzie działo. Jak coś, już nawet nie wiem, którą klikać. I tyle tych lewarków tutaj. O, panie, ale wyjechałem. Mogę? Dobra, jadę. To jest teraz. Dobra. Ty, jakoś powoli idzie z tą ziemią. Ty, ja chciałem ziemię wodzić tam do tamtego gościa, ale nawet nie wyjechał pod tamte miejsce. Dobra, tu trzeba zawinąć. Tylko teraz tak, jak to zjadę, bo wszystko jest rozkopane. O, właśnie. Więc to może pojedziemy sobie tędy, koło Tojka. Jakoś zawiniemy. Trójkę wrzucę. Przycisnę się tędy? Boże, mi się przycisnął. O, przejechałem, dobra. I teraz tak, na którą mam tu mi sypać? Stronę na lewą, nie?
No na lewo będziemy tu im sypać. Dobra. Więc sobie tutaj ogarnę. Dobra. I się wysypuje. Jeszcze sprawdźmy, jak to wychodzi. Zobaczcie sami. Kur, panie Stasiu! No kur, panie Stasiu, zarobista robota. Kurma. Patrz, no i kozak. Ciepła wysypana tej ziemi. Jedziemy po kolejną, nie? Dobra, jakoś coś tam zmieszczasz chyba, nie? Znowu tak chcę zawijać na rogala. Stanął tym kurde gratem, mógłby go zabrać gdzieś, nie? Tu nie ma jak się przycisnąć. Burte poginta. Dobra, nie ma co się pierdzielić. Kurne, nie no. Ktoś pisał przed odcinkiem, że Riot dokończy tą 60. Dokończył jak nic, wiecie co, pojedziemy tędy. No, jakiś łapekę tak postawił. Wiesz, o, ty, przejazd mam, patrz, nawet nie wiedziałem, to jest przejazd taki elegancki. Czasami to jest kretyn, tak, nie? Nie sądziłem, że tam ktoś będzie jeździł, nie? To bardziej ja sam. Dobra, czekaj. Stoi sobie elegancko, elegancko. Zgasimy ją sobie. Dawaj pan. Ta stacyjka w Button Box jest cudowna. Ludziska, polecam serdecznie sprawdzić sobie ofertę na Gaming Button Box. I oczywiście najlepszy, bo najlepszy, nie ma co tu ukrywać, joystick Rayjoy. No, wymiata po prostu, jest kozacki. Jest, nie mam drugiej kamerki, żebym mógł wam to pokazać, ale naprawdę jest kozak, nie? Naprawdę jest kozak. Krzaki wytnij. Mógłbym wyciąć te krzaki, ale to... A, dobra. Pojedziemy sobie tak jeszcze raz tam dosłownie. I tak raczej tylko zawieziemy sobie dwie przyczepy, a nie więcej na odcinku. Resztę oczywiście zrobię potem. Poza odcinkiem i już silos, jak myślę, powstanie sobie. To dopiero będzie efekt końcowy. Ale trochęśmy tej ziemi wybrali, nie? Ja tak ogólnie sobie zbieram tą ziemię, bardziej chodzi mi o to, żeby tą trawę po prostu zebrać. Całą resztę potem wezmę sobie po prostu ten... jak to się mówi, tą łyżkę i sobie trochę ją sunę, nie? Tą ziemię. Bo silos będzie po całej długości właściwie prawie. Na pewno chcę mieć tam też trochę z tyłu miejsca, żeby zawracać sobie. Będzie on przejazdowy. No i tak myślę, tyle miejsca powinno mi wystarczyć na ten silos, nie? Piesek Saba, a ja to tak piesek się nazywa w realu, bo często są właśnie piszą imiona swoich psów z reala, nie? Dobra, tam idzie? No, więc okej. Okay. Nie, Button Boxik jest cudowny, i tutaj trochę... Boję się, że po prostu pognę przyczepę, nie? Albo coś. A weźmy sobie jeszcze odpalę ten tryb wygładzania grzechu świata. Poczekaj, który to jest? O, teraz już w ogóle narobiłem. O. Jak to działa, ten trybik? Bo jestem ciekaw, nie? Promil? Promil jest dobre imię, no, ta pieska. Pokaż. Czekajcie. Ale go tutaj zbiera na górę, nie? Myśmy taką trochę jamę tutaj wykopali. A jakby to właśnie tak bardziej, wiecie, zrobić ten? O! Ty, jaki zarobisty to jest, zobacz! Normalnie ci wygładza. Nie, ten młodzik jest kozak, nie? Cudo. Fajnie. Dobra, ale jednak nie ma co. To jest pod tym było? To trochę tutaj wykopać jednak, nie? Dalej. Nie to robię, nie to robię! Co ja robię, ty? A, dobra, nie to kliknąłem. O! Już mamy dziurę. Dobra. Pasuje. Elegancko. Trochę będzie może trzecie osoby, żeby tak też wam pokazać, jak to wygląda. Tak, to 13 minut odcinka, 14 właściwie, elegancko. Super, bo wiecie co, chcę właśnie to przepchę na załadować co jeszcze całą. I byśmy potem mogli właśnie już pojechać tą siuntką, nie? Na ten remoncik. To mówisz, Sebo, ludzie na ciebie pojechać z tym remontem? Na które gospo? Na ciebie handlarza tamtędy? Można poskoczyć, nie ma problemu dla mnie, nie? Jakby ta łyżka była jakaś większa albo jakaś koparka budowlana, to może by to lepiej wyglądało, nie? Hamulec, czego tak brzydko piszesz? Weźcie, dajcie mu tutaj małta, co on sobie wyobraża? Co, kultury trochę, kochany. Ty, właśnie hamulcu ty nie masz. Szkoda kasy? Na remont siuntki? No ale stary, ja mam 47 tysięcy na koncie, nie? I tak za bardzo nie mam co z tymi pieniędzmi robić. I właśnie ta seria powinna być taka bardziej ciekawa, nie? Tak, młodzik wydany, oczywiście. Dobra. O. Elegancko.
Tak to się można bawić w to kopanie, nie? A nie jakieś tam... Wiecie... Budowanie, budowania. Kozacki z tym młodzik, nie? Fajnie, fajna rzecz. Dobra. Ziemia się elegancko sypie. I fajniuchno. No. Także tak, na której mam tą dogadaną tą wizytę? Na 10 chyba, nie? Dogadaliśmy, że 10 przywiozę ciuntkę. Ogólnie nie będę wam za bardzo zdradzał, co ona będzie miała. Chociaż wam chyba już mówiłem na odcinku wcześniejszych. To ktoś, kto jak wie, to ten wie, nie? Ale ogólnie to tak, zmieniam kolor, zmieniam kabinę. Dodajemy sobie ten... Coś ciekawego do niego, a nie powiem co. I coś drugiego ciekawego do niego. A to zobaczycie niedługo sami tak naprawdę, więc nie chcę też bardzo spoilerować. W kolejnym odcinku, jak mówię, będą już opryski, jakieś nawożenie, więc zobaczcie dokładnie, co jest 5, nie? Okej. Okay. Jezu, już ja tutaj wykopałem taką. Ale to dobrze, bo tak mówię, i tak ten silos będzie trochę taki... Górko się będzie jeździło, nie? Znaczy zobaczcie dokładnie, jak to wygląda, bo mam fajny pomysł na to, jak wykryć ten nierówny teren tej właśnie, nie? Żeby nie było, że wszyscy ci, którzy mówią, że nie da się fajnie zrobić silosu pod kątem, to wam pokażę, że się da zrobić fajnie silos pod kątem, nie? Dobra. No i sobie staniemy tutaj, skreślimy i dosiadam do siątki. A, już tutaj sam zajdę sobie, jak mam otwarte drzwi, to nie będę łaził tam wtedy. Dobra. Oj, kuraki, niestety, musi mi po was trochę przejechać. Nawet tarka. Co tam wysyłasz, jakieś głupoty? Nie było tego, tak to zmontowane jest. Ty, no i właśnie, jeszcze nie wiem, czy jakieś polo mogę, że dokupować kolejne na wiosnę, bo też tam chciałem siać na wiosnę. Chyba kukurydzę mieliśmy robić, nie? A no tak, no kukurydzę byśmy nie robić. Bo przecież robimy silos pod kukurydzę. Więc jakieś fajna poletka pod kukurydzę się przyda. Rzecz jasna. No i blisko też myślałem nad tym, że wiecie co zrobić? Żeby jakiś siew właśnie kukurydzy na wiosnę jeszcze, nie? To byłoby też spoko. Musimy coś kupić, jakiś agregat prowosiewny. Ogólnie jakiś agregat do naszego siewniczka. I MTZ będzie go targał już. No i spoko. To coś się odziemy, wysypiłem właśnie całość, dokończymy. A zamontowany, no jak? Nic nie jest zamontowane, wszystko jest naprawdę. Dobra, ziemia wysypana i możemy teraz ruszać na gosporcie, a to ten pojedziemy, dobra. Sorry, że po polu sąsiada, ale może się nie obrazi, jeszcze mu odbije do końca. Wszakach ja wiem, że... O Jezu! On zahaczył ten, nie? Jak spodziewam się wyskoczył. Dobra, słuchajcie, zostawiam sobie tutaj przyczepę, niech ona sobie stoi. Jedziemy by tą ziemię potem ten zrobić remont, nie? Bo już tutaj widzę powoli ta ósma, czy dziesiąta dochodzi. Tylko załączę. I to będzie tyle z tej siątki tak naprawdę, więc ostatni raz jest szansa zobaczyć te całe okazałości, tak jak wygląda teraz. Jeszcze to na końcu pokażę. Okej. Ten dom po remoncie niedaleko handlarza, tam jest kostka. Wiesz co chodzi, kolonia 21D. Ale szkoda, że nie 3D. Ale wiem gdzie, no. On to ma takie warsztaty, kostki pokłada, bo to go stać go, bo on, wiecie, dobrze robi robotę, więc ludzie dobrze mu płacą. No nie wiem, ja na remont planuję wydać około 5000. Ale pewnie się trochę jeszcze koszta przedłużą, bo... Jaki 5000? Ty czekaj. Nie ma opcji. Przed napęd sam czwórkę kosztuje. Na lakier chyba piątkę wydał. No dobra, nie wiem ile będzie mi remont kosztował, ale pewnie sporo, także... Niedługo zobaczę sami, nie? To jest 5. No dobra. Powolutku zejdziemy. Siuntkę zostawimy na tym właśnie tego sąsiada. Co mówisz sąsiad? Sąsiada. Nie. Sąsiada? Sąsiada. Ja już zapomniałem, jak się mówi. Sąsiad. No, sąsiad. Tak, sąsiad się mówi. Rłowy napęd. No, zobaczycie niedługo, nie? Co to będzie. Ale to mniejsza. No więc właśnie to nawet nie jest sąsiad, to jest po prostu jakiś kolega z drugiej wsi obok, nie? No dobra, to nie jest sąsiad, nie? Co on tak się czai? Patrzcie co jedzie, jaki grat, nie? Jakiś big klamot jedzie. Dobra, i to jest tutaj chyba, nie? Chyba tak. Tak, no tutaj no. Dobra, więc sobie zajeżdżam.
On choć tutaj ten warsztat jest dole czy coś, nie? Chyba tak. Dobra, temu zostawię tutaj ciągnik. Jakoś tak o. Zawinę mu. Gasimy sobie kluczyk wyciągnę. Na kołach go skręcę, zostawię. Dobra. Słuchajcie, dzięki teraz za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał i w kolejnym już będziemy, mówię, mieli silos, będziemy mieli remont, wyremontowaną 60 i coś w końcu się będzie działo. Także dzięki serdecznie za ten odcinek. Widzimy się oczywiście w kolejnych. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam. Pa, pa.